to słowo, czy ten werset, który powtarzaliśmy w psalmie responsoryjny, błogosławiony Pan, co daje życie, podkreśla tę rzecz fundamentalną, że Bóg jest życiem i On daje życie, że śmierć, wszystkie jej rodzaje, jakie znamy, bo śmierć to nie tylko śmierć fizyczna, to wszystko to, co w nas zamiera, czy umiera, co tracimy, że to nie pochodzi od Boga. Pan Bóg stara się nasze życie doprowadzić do pełni. I nawet jeśli przeprowadza nas przez te wydarzenia trudne, to po to, aby dać nam jeszcze pełniejsze życie. Także ta śmierć fizyczna, przez którą każdy z nas przejdzie, ona w zamiarze Pana Boga ma nas doprowadzić do pełni życia z Nim. I też każdy grzech jest przeciwko życiu. Jeśli spojrzeć na przepisy Starego Testamentu, to zasadą fundamentalną wszystkich tych przepisów żydowskich jest to, czy coś służy życiu, czy nie służy. Jest zakazane wszystko to, co życie niszczy, co jest przeciwko życiu. Natomiast wspierane jest wszystko to, co życiu służy. Wszystkie rzeczy nieczyste w Starym Testamencie to są te rzeczy, te zwierzęta, te sytuacje w życiu ludzkim, które są jakoś przeciwko życiu albo związane są ze śmiercią. Tak jest ze zwierzętami. Wszystkie zwierzęta mięsożerne, które zabijają inne zwierzęta, są nieczyste. Natomiast czyste są te wszystkie, które są roślinożerne. Podobnie i w sytuacjach ludzkich. Najbardziej nieczysty jest to, co umarło. To, co trup jest najbardziej nieczysty. Natomiast to, co żywe, to, co właśnie życie wzmaga, to jest czyste. Można by się zapytać, czemu zatem w niektórych okresach kobieta jest nieczysta. No właśnie, dlatego, że jest nieczysta w tym czasie, kiedy to, co miało stać się życiem, obumarło i zakończyło się jakimś rodzajem śmierci. Więc cały czas Pan Bóg stara się o to, aby umocnić i dawać nam nowe życie. To widzimy także w dzisiejszej Ewangelii. Te zalecenia, jak postępować z bratem czy siostrą, który grzeszy. Cały czas chodzi o to, aby ocalić jej czy jego życie. To życie duchowe, ale także to życie psychiczne czy fizyczne, bo grzech niszczy człowieka na wszystkich poziomach. I Pan Jezus, dając te zalecenia, każe tak postępować, żeby na ile to możliwe ocalić tego brata czy siostrę. Nie każe od razu iść do sądu, nie każe od razu iść przed jakieś instancje, które tego człowieka by wiele kosztowały. Mówi, gdy brat twój zgrzeszy, gdy twoja siostra zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go czy ją w cztery oczy. Nie opowiadaj tego innym. Na razie zacznij od tego, że upomnisz ją w cztery oczy, żeby ten ból, czy ta szkoda, czy to doświadczenie przykre, jakie jej sprawiasz, czy jemu sprawiasz, było jak najmniejsze. Ale jeśli cię nie usłucha, to weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. A więc znów nie idź od razu dalej do sądu czy do jakiejś instancji. Bierz ludzi zaufanych, o których wiesz, że te osoby są tej drugiej osobie życzliwe, aby jej pomóc w ten sposób, aby mogła się nawrócić. Ale jeśli tych nie usłucha, to wtedy donieś Kościołowi. Bardzo wyraźnie mówi Pan Jezus, żeby, zresztą to powtarza też święty Paweł, żeby nie iść do sądów pogańskich, tylko najpierw iść do braci, iść do Kościoła, żeby ta szkoda, jak już mówiłem, była jak najmniejsza, żeby ten grzesznik jak najmniej cierpiał, żeby się nawrócił, owszem, ale jak najmniej tracąc z siebie, ze swojej opinii,
ze swojego stanowiska. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Myślimy, że tu chodzi o to, że tego mamy człowieka już zapomnieć. Nie, wręcz przeciwnie. Jeśli ma być jak poganin i celnik, to znaczy mam starać się go tak pozyskać jak pogan. On owszem sam przez to, że Kościoła nie słucha, wyklucza się poza Kościół, ale to nie znaczy, że nie mamy go pozyskiwać tak, jak się pozyskuje pogan i celników. I dodaje Pan Jezus rzecz bardzo ważną, te słowa, które znamy skądinąd z Ewangelii świętego Jana, gdy Jezus ustanawia sakrament pojednania. Wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. I w tym kontekście nie chodzi o sakrament pojednania, nie chodzi o odpuszczenie grzechów sakramentalne, chodzi o nasze odpuszczenie grzechów, bo i ja mogę odpuścić grzechy drugiemu, czyli przebaczyć mu. O to chodzi, dlatego że nieprzebaczenie zawsze ciąży nad tym, który zgrzeszył, ale też ciąży nad tym, który grzechu doświadczył, bo też Panu Bogu, Panu Jezusowi cały czas chodzi o jedno, o miłość. O to, aby te więzy zerwane czy nadwątlone, które nadwątlił czy zerwał grzech, aby je naprawiać. Nie naszą mocą, Jego mocą, bo my, kiedy doświadczamy grzechów, kiedy jesteśmy ranieni przez innych, czasami mamy straszną trudność, żeby przebaczyć, bo to boli. Ale Pan Jezus wzywa nas, i to jest dalej w Ewangelii bardzo wyraźnie napisane, abyśmy modlili się do Niego, abyśmy Go prosili o tę moc, o taką moc, którą daje Duch Święty, aby właśnie przebaczać, to znaczy kochać grzeszników, tak jak Bóg jest miłosierny i kocha grzeszników, bo my sami z siebie grzeszników nie potrafimy kochać. Jesteśmy gotowi, owszem, walczyć nie tylko z grzechem, ale i z grzesznikami. Tym bardziej, że bardzo często w naszym życiu nie potrafimy odróżnić grzechu od grzesznika. To potrafi tylko Bóg. I dlatego Pan wzywa nas, abyśmy prosili Go o tę łaskę. I jeśli Go będziemy prosić w Jego imię o łaskę przebaczenia, wzajemnie, razem, dwóch lub trzech, albo i więcej, to Pan tej łaski na pewno nam udzieli, bo to jest to, czego Bóg pragnie dla nas najbardziej, abyśmy Go naśladowali w miłości, abyśmy Go naśladowali w miłosierdziu. Ale też i w tych innych sprawach. Ważne jest to, co Pan mówi, bo gdzie dwaj lub trzej zebrani są w moje imię, tam ja jestem pośród nich. Co to znaczy zebrani w moje imię? Nie tylko używający mojego imienia, ale zebrani moją mocą, kochający się moją mocą, bo też imię oznacza zarazem istotę, oznacza moc. I po to my też tu się zbieramy, aby się modlić w tych wszystkich intencjach, które Pan Bóg nam powierza, które inni nam powierzyli.